Oczywiście sięgały one Krakowa. Miałem to szczęście w życiu, właściwie dzięki stanowczości także i mojego ojca, który był muzykiem, że pojechałem na kontynuację studiów do Krakowa. Do Krakowa, który był zupełnie dla mnie miastem obcym, gdzie nikogo nie znałem, ale widocznie takie było moje przeznaczenie na drodze powołania człowieka do zawodu artysty. No i tam, poprzez właśnie działalność w harcerstwie, trafiłem do środowiska duszpasterskiego Karola Wojtyły, wówczas już biskupa, dlatego że przedstawiony zostałem mu 4 listopada, tuż po jego ingresie biskupim na Wawelu, kiedy obchodził swoje imieniny Karola w mieszkaniu, w którym ja mieszkałem, bo ten kolega, z którym pracowałem właśnie, z którym grałem, pianista, zaprosił mnie poprzez właściwie swoją mamę, ażebym u niego zamieszkał na stacji. I tak się zaczął mój ten krakowski rozdział z Karolem Wojtyłą, biskupem. Cechą właściwie tych wszystkich ludzi, którzy znaleźli się, najpierw to się nazywało rodzinka, a potem środowisko, był taki charakter i rys społecznikowski. A więc większa część z nas pracowała w harcerstwie. Zajmowała się tym harcerstwem. Ci, co nie zdążyli być zaraz po wojnie czy przed wojną, bo też byli tacy starsi nasi przyjaciele i koledzy, no to tak jak ja, wskoczyli do harcerstwa po 1956 roku. Ci, co nie mogli się realizować w harcerstwie, to zajmowali się chorymi, zajmowali się niewidomymi, niepełnosprawnymi. To pomagali im coś sprzątać, to czytali niewidomym na przykład. Czyli można powiedzieć, że tych ludzi, którzy znaleźli się w środowisku, cechował taki rys społecznikowski. I ja też zobaczyłem u przyjaciela, u kolegi z Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie miniaturkę krzyża harcerskiego. I pomyślałem sobie, że może spełnią się moje marzenia, bo po wojnie marzyłem o zuchach, o harcerzach. No ale cóż, pionierzy nastali, więc marzenia się nie mogły ziścić. On powiedział, chcesz być, tak? To proszę bardzo. I wziął mnie do drużyny, pomagałem mu prowadzić harcerzy. Byliśmy na obozach i nie wiedziałem, że jestem w pewien sposób testowany. Okazało się potem, że to jest właśnie nasz przyjaciel Jerzy Rygier, u którego zamieszkałem, u którego mamy właśnie zostałem na imieninach Karola, przedstawiony nowemu młodemu biskupowi Karolowi Wojtyle. Czyli poprzez harcerstwo, poprzez chęć pracy społecznej, pracy dla drugich, trafiłem do środowiska. Poza tymi spotkaniami, gdzie spotykaliśmy się w grupie, czy to w kościele, prawda, czy właśnie gdzieś z takich okazji jak imieniny, jak bal przebierańców, czyli w karnawale, jak kinderbale, gdzie potem już nasze dzieci się spotykały w Pałacu Arcybiskupim na Franciszkańskiej, to były jednak możliwości spotkania indywidualnego. Wtedy, kiedy jeszcze ksiądz Karol, a potem biskup Wojtyła mieszkał na Kanoniczej, można było w określone dni, w określonych porach, odczekawszy w swojej kolejce, bo zawsze było ileś tam osób, porozmawiać, można się było i wyspowiadać. I to były takie bardzo ważne spotkania, bo tam się omawiało swoje, powiedziałbym, plany życiowe, tam się zasięgało porady, co dalej w życiu czynić. Rozstrzygało się, można powiedzieć, przy tym swoim mistrzu losy swojego powołania. Co jest moim powołaniem zawodowym i co jest moim powołaniem osobistym? Czy właśnie życie rodzinne, czy życie w zakonie, prawda? Pamiętam, że pierwsza książka, jaką otrzymałem, to otrzymałem o bracie Albercie. Pani Winowskiej, Marii Winowskiej, gdzie widocznie biskup Karol Wojtyła pomyślał, no tu jest jeden artysta taki początkujący, kandydat może na artystę, to może będzie chciał pójść drogą Adama Chmielowskiego. Oczywiście przeczytałem z wielkim zainteresowaniem, ale jak widać nie poszedłem tą drogą.
z innego spotkania, też bardzo ważnego, właśnie wyszedłem z Pismem Świętym, z odręczną dedykacją właśnie wujka, gdzie napisał mniej więcej tak. Ponieważ jest to Słowo Boże, ilekroć czytać będziesz tą księgę, szukaj w niej tego, co Pan Bóg mówi do ciebie. Podpisane wujek, to był styczeń 1960 rok. A więc półtora roku po tym, jak dotarłem do środowiska. Mogę śmiało powiedzieć, że gdybym nie poznał Ojca Świętego Karola Wojtyły wówczas, to pewnie bym mi nie poznał żony, bo jeżeli mniej więcej 40 tysięcy studentów studiuje w Krakowie, podobnie i w Warszawie wówczas, to trudno przypuszczać, że można było trafić akurat pannę z medycyny i to z Wadowic. Więc mówię, że przez Ojca Świętego ją poznałem. A Ojciec Święty ten dom znał od swojej młodości. I poprzez ten dom ja właściwie poznałem także i dzieje młodości Karola Wojtyły, dlatego że wujek mojej żony był kolegą szkolnym z ostatnich lat gimnazjum Karola Wojtyły. Dom, w którym moja żona się urodziła, był domem aptekarza wadowickiego, magistra farmacji, pana Kazimierza Homme, obywatela miasta Wadowic, szanowanego obywatela, zresztą bardzo także i patrioty, członka Sokoła, towarzystwa bardzo przecież znanego przed wojną. Można powiedzieć, że nawet mecenasa sztuki, bo grupował tam w tym swoim domu ludzi, różnych artystów, sam zresztą trochę malował. I ten dom był Karolowi Wojtyle znany, ponieważ dzieci Kazimierza Homme chodziły do tego samego gimnazjum i występowały także w teatrze gimnazjalnym razem z Karolem Wojtyłą. Także moja teściowa Barbara Homme Pikułowa występowała w przedwojennym teatrze gimnazjalnym z Karolem Wojtyłą. Więc trudno, żeby Karol Wojtyła nie znał. A więc znał jej dziadków, znał rodziców i opowiadał nieraz, jak żeśmy się potem spotkali w Rzymie czy w Castel Gandolfo. Słuchaj, Małgosiu, przecież ja pamiętam ślub twoich rodziców. Pamiętam twój chrzest. A więc można powiedzieć, że Ojciec Święty znał ją od urodzenia. A ona go poznała wtedy, kiedy pierwsze, że tak powiem, świadome rozpoznanie ludzi dziecko potrafi mieć. Zresztą uczestniczyłam w mszy świętej prymicyjnej, mając te 7 lat. To jest jakaś wola Boża pisana przez innych ludzi. Otóż, tak jak mówiłem, w czasie studiów nie udało mi się pojechać na kajaki. Natomiast wówczas na tym wieczorze u pani Rygierowej, gdzie zostałem przedstawiony, Jan Betulani, wspaniała postać naszego środowiska, wówczas już podwójny magister filozofii i prawa, zresztą syn profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Adama Betulaniego, powiedział takie znamienne słowa, które ja potem wielokrotnie cytowałem i cytuję. Myśmy, spotykając wujka na naszej drodze, wygrali los na loterii naszego życia. I tak do dziś twierdzę. Także te kajaki każdorazowe, a zwłaszcza te pierwsze, to było takie właśnie nie tylko obcowanie z tym wielkim wujkiem i ten zaszczyt, że można było z nim czasami w jednym kajaku płynąć i cały dzień można było tego płynięcia porozmawiać na wszystkie tematy, absolutnie wszystkie. Te zawodowe, filozoficzne, religijne, ale także i osobiste. No. I tak było, że właśnie ten majtek, czyli ktoś, kto płynie z przodu, bo z tyłu płynął kapitan, który miał ster, a majtek i kapitan wiosłowali, ale zawsze ten majtek był tylko do wiosłowania, a kapitan także do sterowania. Otóż na tego, tak się mówiło, na majtka można było płynąć z wujkiem nieraz. I to też było wielkie szczęście i wielka dla nas rzecz, żeby można było tak obcować z Karolem Wojtyłą, jak myśmy mogli na tych kajakach. Wszyscy, powiedziałbym, pracownicy kurii z wujkiem mojej żony, kanclerzem kurii na czele, zawsze
z wielkimi obawami mówili, że no biskup już nie może, no arcybiskup już nie powinien, a kardynał to już w ogóle nie powinien pływać na kajaki. No drżeli o jego zdrowie, być może, że i o życie, no ale Karol Wojtyła, nasz wujek, był no, zaprawiony dobrze i to, co mu wojna zabrała, te lata młodości, to jakby odrabiał z nami. I nauczył się, tak jak pisał w liście, pływania, obozowania, no, bycia za pan brat na łonie przyrody. Czy to właśnie na kajaku, czy na nartach, czy na rowerze, czy pieszo. Myśmy byli tymi, z którymi on, że tak powiem, to przećwiczył. I myślę, że ta kondycja fizyczna i to poznanie świata, bo przecież tego się nigdzie nie zobaczy, tego, co można zobaczyć z kajaka. Dlatego, że kajak dopłynie takie miejsca, w które człowiek nie dotrze pieszo. A poza tym wówczas jeszcze to nie było takiego tłoku na tych jeziorach i na rzekach. I był to okres ciszy, spokoju. Okres zamyślenia, zachwytu. Taka najprostsza zasada dydaktyczna, właściwie pedagogiczna, to jest przykład. Więc Ojciec Święty potem to całemu światu głosił, co myśmy mieli okazję już słyszeć wcześniej z jego ust. Ale to słowo, które on głosił, słowo też piękne, bo przecież Pan Bóg go przygotował właściwie do zawodu aktora. Teatr absurdyczny, teatr słowa. To przecież wszyscy się zachwycamy tym wszystkim, co w spuściźnie zostało po Karolu Wojtyle. Jak pięknie mówił. Ale to jest tylko zawsze słowo. Ale on tak pięknie żył przecież. Myśmy byli przecież na Wigilii jeszcze w 97 roku, gdzie moja najmłodsza córka grała te kolędy na wiolonczeli, myśmy śpiewali. I Ojciec Święty mówi, pamiętajcie, przyjechaliście tu jako kolędnicy i macie się z tego zadania dobrze wywiązać. Zawsze w jakimś tam nas relacji ustawił. Człowiek zawsze ma jakieś zadanie. Nawet być tym, który rozwesela, tym, który śpiewa. Nie zawsze to było najpoważniejsze i najważniejsze zadanie, ale zawsze jakieś zadanie człowiek wypełniał. Śpiewał, słuchał. I kiedy już wstał od stołu, a myśmy jeszcze tam, bo siostry chciały, żeby coś jeszcze zagrać, cośmy śpiewali, to stanął w drzwiach i jeszcze słuchał. Bo przecież to były te jego ulubione kolędy polskie, z których oczywiście jedną miał taką ulubioną. Oj, maluśki, maluśki, maluśki. Kejber Rękawicka. Też pięknie śpiewał, po góralsku. No, także takie to były kontakty i więzy. No, można powiedzieć, rzeczywiście rodzinne. A pamięć miał genialną, dlatego że to jest chyba już publiczną wiadomością, że mógł dwie książki chłonąć jednocześnie. To znaczy jedną sam czytał, a drugą czytała mu siostra. I też było zdarzenie takie na pierwszym synodzie biskupów, gdzie on jako nowy, młody papież przyszedł, prawda, no i tak ci biskupi oczywiście oglądają zawsze i bacznie śledzą tego nowego papieża, że on tam coś sobie notował, coś tam czytał, no i tak się czuli troszeczkę. To do mnie powiedzieć, czy zgorszeni, ale zaniepokojeni, jak to przyszedł i nie uważa, co? Przyszedł moment, kiedy trzeba było podsumować tą całą dyskusję na synodzie. Wszystko zrobił tak, że po prostu tym biskupom wyszły oczy na wierzch, jak to się mówi. Taką miał właśnie genialną pamięć. Ale zawsze w swojej skromności powtarzał tylko, kiedyśmy się pytali, jak on to wszystko potrafi. Mówi, nie zapominajcie, ja mam łaskę stanu. To już tak mi trudno powiedzieć, że Ojciec Święty był moim przyjacielem, prawda? Ja mogę powiedzieć, że Ojciec Święty był moim mistrzem, ojcem, nauczycielem. Ale przecież w tym pojęciu także się mieści słowo przyjaźni. On był przyjacielem rzeczywiście nas wszystkich. Znaczy my z szacunku nie powinniśmy się tak wyrażać, ale on był przyjacielem. On wiedział o nas wszystko. Za nas się modlił. To
będąc tam na Watykanie, ta cała korespondencja, którą żeśmy prowadzili, to rzecz zupełnie też niewyobrażalna, bo nie było listu, który, na który by nie przyszła odpowiedź. Nie byłoby wydarzenia rodzinnego czy środowiskowego, którego on by nie zarejestrował, nie ustosunkował się do niego, a wszystko zawsze się kończyło błogosławieństwem i zapewnieniem o modlitwie, co myśmy też czynili w naszych listach, bo to była główna sprawa, żeby się wzajemnie modlić. Bo na ślubie też mówi, teraz tą nową parę, młodą parę otoczymy modlitwą, jak najserdeczniejszą. Tak, myśmy jechali w roku świętym 2000, właśnie właściwie z tym drugim i trzecim pokoleniem. Ale ponieważ ze względu na moje obowiązki zawodowe nie mogłem innego terminu znaleźć, bo całe to pierwsze pokolenie wybierało się na jesieni, a ja po prostu nie mogłem już tego urlopu mieć, zdecydowaliśmy, że pojedziemy w lipcu razem z tą całą młodzieżą. Myśmy się wybrali samochodem z naszym przyjaciółmi, państwem Stanisławem i Danutą Rybickimi. I mieliśmy mieć taką zbiórkę w hotelu w Latinie, to niedaleko Castel Gandolfo, żeby potem właśnie się spotkać na tych suchych kajakach, no, które sobie wyobrażaliśmy, że będą inaczej wyglądały, chociażby z tego względu, że nikt z nas nie przypuszczał, że żona nie będzie żyła już. I po prostu wybraliśmy się, dotarliśmy do tej Latiny. Hotel był po jednej stronie, a restauracja była po drugiej stronie. I w momencie, kiedyśmy wracali po tej, można powiedzieć, śmiało ostatniej wieczerzy po kolacji, ona w sposób niewytłumaczalny przez nikogo z nas zawahała się i ostatnia była na jezdni. No i przyjechał, nadjechał Włoch, który jechał z nadmierną szybkością i na pasach ją właściwie prawie śmiertelnie potrącił, bo ona zginęła. Ja następnego dnia byłem już Ojca Świętego w Castel Gandolfo. Zresztą zginęła akurat w rocznicę śmierci mojego ojca, więc to taka też podwójna data. I wtedy, kiedy przyjechałem z tą swoim bólem, rozpaczą, to ja widziałem, jak Ojciec Święty to przeżywa. I po prostu nie chciało mi się wierzyć, że taki święty, taki wielki człowiek i tak po prostu, po ludzku to przeżywa. To był spowiednikiem doskonałym, prawda? Znał człowieka jak nikt inny. Tak jak gdzieś opisałem. Właściwie przeżył wszelakie doświadczenie. Bo stracił siostrę, której nie poznał. Stracił mamę, został półsierotą. Umarł mu brat. Umarł mu ojciec. Doświadczył, a więc wszelkiej żałoby, jaką człowiek może doświadczyć. Rodzeństwa, rodziców. Był pracownikiem fizycznym, ciężkiej pracy fizycznej. Uległ wypadkowi, przecież go potrącił samochód. Przeżył czarny okres okupacji. Spotykał się z ludźmi ciężkiej pracy, z ludźmi doświadczonymi, z ludźmi prześladowanymi. Czyli poznał człowieka jak nikt inny. Po prostu zanurzył się we wszystkich stanach i okolicznościach człowieczeństwa, jakie mu było dane. Myślę, że nie każdy papież miał taką okazję poznania człowieka i bycia blisko tego człowieka w tym okresie właśnie jak Karol Wojtyła. I to szczególną dało mu, powiedziałbym, tytuł do tego, że wlot człowieka rozumiał. Tam można było parę słów powiedzieć i słuchać. Słuchaj człowiecze, bo przecież Pan Bóg tak mówi. Czyń tak. Żyj tak, a będziesz szczęśliwy. Kanclerz Kurii, już cytowany tutaj ksiądz Mikołaj Kuczkowski, wujek mojej żony, zawsze mówił: Pan do większych rzeczy jest stworzony, niżli do rządzenia diecezją. Co to znaczyło Pan? Otóż z czasów kardynała Sapiehy zostało takie stwierdzenie: Książę Pan, prawda? No więc Karol Wojtyła jako biskup, rządca, metropolita i kardynał był w tej takiej kurialnej, że tak powiem, języku Panem. Pan do większych rzeczy stworzony. I miał rację.
Znał przecież tego Karola Wojtyłę od dziecka, był wadowiczaninem. Wiedział, z jakiej rodziny pochodzi, jak się uczył. Zresztą wtedy, kiedy do Wadowic przyjechał z wizytacją duszpasterską, jeszcze nie kardynał, ale arcybiskup Sapieha, to kto go witał? Karol Wojtyła, jako przedstawiciel młodzieży. Zaraz się pytał proboszcza, metropolita, a kto to? No, Karol Wojtyła. A gdzie on się wybiera? Na to usłyszał Karol Wojtyła, mówi na polonistykę. Wtedy arcybiskup powiedział, szkoda. No ale i tak okazuje się, że przyszedł do niego po części polonistyki i dotarł tam, gdzie powinien dotrzeć, gdzie jego powołanie. A o tym powołaniu to często nam mówił. Często mówił w ten sposób. Módl się o swoje powołanie. Bo człowiek musi trafić na swoje powołanie, bo nie ma nic bardziej nieszczęśliwego, jeżeli człowiek nie trafi na swoje powołanie. Ale to powołanie trzeba wymodlić. Sam tylko człowiek nie jest w stanie zrobić, więc ja mam to przekonanie, że oprócz niego i moich bliskich, mojej zmarłej mamy i innych, ludzie mi też wyprosili to powołanie. Ja czuję się dzisiaj w tym wszystkim, co przeżyłem, szczęśliwy, bo trafiłem na swoje powołanie. I to zawodowe, i to społeczne, i to rodzinne, osobiste. To wszystko dzięki mistrzowi, którym był Karol Wojtyła. Zbawienie. Człowiek musi tak na tej ziemi żyć, żeby osiągnąć zbawienie, bo taki jest cel życia ludzkiego, a więc życie wieczne w kontakcie z Panem Bogiem. Więc żeby osiągnąć to życie wieczne, no, trzeba było zachowywać przykazanie, żyć po Bożemu. On najlepszy przykład dawał życia Bożego. To oczywiście kosztuje pójścia pod prąd, tak jak pisał w tryptyku. Jeżeli chcesz dotrzeć do źródła, musisz iść pod prąd. I często żeśmy w życiu szli pod prąd. I muszę powiedzieć, że moje dojście do środowiska to było szukanie tego źródła. Pójścia pod prąd, bo ko mnie się rzeczy działy zupełnie inne. Takie, które nie mieściły się w mojej formacji wcześniejszej, tej uczniowskiej czy tej rodzinnej. No i szukałem potwierdzenia i znalazłem. Ale właśnie trzeba iść często pod prąd. I te nauczania Ojca Świętego, to Westerplatte. I to mówienie, gdyby nikt od was nic nie wymagał, to wy wymagajcie od siebie. Jeżeli nie będziesz od siebie wymagał, no to kim będziesz? Musisz nad sobą pracować. To jest najtrudniejsze. Poradzić sobie z samym sobą. Ale on nas tego uczył. W tej swojej nadzwyczajności był zwyczajnym człowiekiem w pełni życia. Potrafił się radować, śmiać, smucić. Żył pełnią życia. Jako sługa Boży, prawda? Jako kapłan, jako hierarcha. Zresztą to cały świat to zobaczył. Kto miał taki kontakt z człowiekiem jak on? Od razu. Człowieka się wyczuwa na odległość, można powiedzieć. Człowieka się widzi. Nie tylko po słowach, ale po postawie, po gestach, po tym jak żyje. I to życie właśnie było jego absolutnie takie prawdziwe, bo było w tej nadzwyczajności takie zwyczajne. Nie odczuwało się wtedy, kiedy człowiek miał z nim kontakt, czy to jako z biskupem, arcybiskupem, kardynałem, czy z Ojcem Świętym, że to taki wielki człowiek. Oczywiście ta świadomość zawsze była, że to jest wielki człowiek. Ja ją miałem dosyć wcześnie, może dzięki temu rodzinnemu domowi żony miałem więcej może i wcześniej niż inni, ale to naprawdę nie przeszkadzało w tych kontaktach. Był dla nas, tak jak mówiłem, ojcem, mistrzem i zawsze można się było pod jego poły płaszcza kapłańskiego czy sutanny schować i w najcięższych momentach wtulić. Tak, no powiem szczerze, że wtedy, kiedy myśmy przegapili odlot kardynała Wojtyły na drugie konklawę po śmierci Jana Pawła I, to zapukał do naszych drzwi właśnie tam na ulicy Waliców jeszcze kanclerz kurii, wujek Mikołaj,
rano się zjawił niespodziewanie, więc takie zdziwienie. Co się stało? A on mówił tak, tym krakowskim jeszcze językiem. Całą drogę jechaliśmy Nyską, bo wtedy przebojem takiego mikrobusa to była Nyska, Nysa. Z siostrami i księżmi, żeby pożegnać Pana, bo być może to ostatni raz. Czyli tam, w środowisku Ojca Świętego, kardynała Karola Wojtyły, było już takie przeświadczenie po pierwszym konklawie, że jeżeli teraz tak się stało, że po tych 30 kilku dniach odchodzi papież, to już teraz klamka zapadła. Zresztą kardynał, jak się dowiedział o tym, że Jan Paweł I nie żyje, a był akurat na imieninach u przyjaciół państwa turowskich, opuścił te imieniny, poszedł do kaplicy na Franciszkańskiej i krzyżem leżał. I ja pamiętam, że wtedy chodziłem codziennie, miałem zajęcia 16 października i co godzinę schodziłem do sekretariatu, bo w Polskim Radiu były co godzinę wiadomości, czy już jest ten papież, czy nie. A tego samego dnia nasza najmłodsza córka wstała samodzielnie w łóżeczku swoim. Potem żeśmy się mówili, że ona najwcześniej wiedziała, jak trzeba chwalić Pana Boga za wybór naszego papieża. No i przyszedłem wieczorem i o 7 godzinie słyszę w wiadomościach, kto został wybrany. A ponieważ miałem wcześniej włączoną taśmę, kasetę, bo to był taki radio magnetofon japoński, który z pewnego turnę z Filharmonią Narodową przywiozłem i nagrałem tam, że dzisiaj mamy 16 października, nasza najmłodsza córeczka Magdusia samodzielnie wstanęła w łóżeczku i stoi na swoich nóżkach. Tam jeszcze coś powiedziałem, żona dopowiedziała. Wyłączyłem, ta kaseta została. I w tym momencie, kiedy o 7 słyszymy, że Karol Wojtyła został papieżem, naciskam, prawda, przycisk, no i na taśmie jest Annuntio Vobis Gaudium Magnum, prawda. Mamy tą wielką radość, Karol Wojtyła papieżem. No, muszę powiedzieć, żeśmy się popłakali z żoną wtedy, a nasza najstarsza wówczas 10-letnia córka Justyna powiedziała z taką wyższością: nie wiedziałem, że dorośli są tacy dziecinni. Tak to nas wiadomość o papiestwie zastała, a tą świadomość, mówię, mieliśmy wcześniej. Oczywiście mieliśmy tą świadomość wcześniej, jak mówię, o wielkości tego człowieka. A to, że to papiestwo się przybliżyło, no to właśnie w tym ostatnich dniach, kiedy kanclerz Curie nam to objawił. Byłem, można powiedzieć, od pierwszych chwil do ostatnich, bo byłem także i świadkiem pogrzebu. Pojechałem na pogrzeb, byłem na pogrzebie. Byłem świadkiem tego wiatru, który był powiewem Ducha Świętego, bo siedziałem na balkonie na wysokości ołtarza i po prostu widziałem te chmury gromadzące się i do przyjaciela jeszcze powiedziałem: słuchaj, tu będzie znak Ducha Świętego. No i był. Wszyscy o tym wiemy, jaki. I ta kartka, te kartki, które ten wiatr przewracał, tego ewangeliarza od początku do końca i z powrotem do początku. Jak to można odczytać? Zamknęła się księga Ewangelii, którą głosił nasz papież, a teraz ty, następca, zaczniesz znowuż od początku, bo się to na początku zamknęło na trumnie, w której spoczywał Jan Paweł II. Staliśmy całą noc, żeby dostać się do katafalku. Wieczorem stanęliśmy, jak słońce zachodziło, dobrnęliśmy do bazyliki, kiedy słońce wschodziło. I właściwie wyglądaliśmy jak takie, powiedziałbym, dwa grzyby, bo my starsi, a wkoło młodzież. I ta młodzież, którą tam nikt nie spędził. Młodzież różnojęzyczna, młodzież zachowująca się w naszych pojęciu polskim trochę, można powiedzieć, zbyt swobodnie. Ale to było tam jeszcze daleko od Watykanu, nad Tybrem, kiedy co, śmiali się. Palili nawet papierosy, śpiewali, całowali się. I śpiewali Viva Papa, prawda? I niech żyje papież. Ale im bliżej byliśmy, tym bardziej oni poważnieli, byli bardziej poważni
I potem z nabożeństwem do tego Ojca Świętego podchodzili. Wcale nie myślałem, że w tym wieku, mając tyle lat, przestoję całą noc i dam radę. I dotrę do tego Ojca Świętego, żeby go jeszcze pożegnać. Moja najmłodsza córka otrzymała list właśnie od wujka z datą 2 kwietnia. I ona mówi, właśnie otworzyliśmy list, w którym Ojciec Święty pisze, że dziękuję za życzenia świąteczne i że błogosławi nam i mającemu narodzić się dziecięciu. Także jakby pożegnanie nad grobem. Ten podpis to musiał być złożony w ostatnich dniach życia, być może w kilkunastu ostatnich godzinach życia Ojca Świętego, bo wyraźnie podpisał się wujek. I to nikt tego podpisu nie mógł podrobić. Na kartce świątecznej wielkanocnej. Data stempla 2 kwietnia. I takie samo pożegnanie i podziękowanie, właściwie podziękowanie, no bo do środowiska przyszło. Też z datą 2 kwietnia. Także to są po prostu zbiegi okoliczności, dat i wydarzeń zupełnie niesamowite. Wtedy, kiedy nie mówił, to jeszcze nam przesłał ostatnie pozdrowienia. Czyli do końca życia przyjaciel. No były w czasie pielgrzymek, tośmy przeważnie się w Krakowie spotykali, w tych pierwszych pielgrzymkach. Zawsze w kurii było to jakiś czas nieduży na spotkanie ze środowiskiem, na pokazanie naszych dzieci, a poza tym wszyscy jeździliśmy do Rzymu czy do Castel Gandolfo. To oczywiście nie były to najazdy co tydzień, prawda, ale po uzgodnieniu z księdzem kapelanem, Dziwiszem, prałatem, kanonikiem, biskupem, arcybiskupem, i otrzymywało się taki termin, w którym można było przyjechać. Prawda? No i wtedy się było już bardzo blisko i bardzo prywatnie i bardzo tak w kameralnej atmosferze, bo tylko myśmy byli i Ojciec Święty, i jego 2 sekretarze i te wierne siostry sercanki, które ja jeszcze, a zwłaszcza moja żona, pamięta z franciszkańskiej, z czasów, kiedy Karol Wojtyła był metropolitą, a one mu tam gospodarzyły w kurii. Zresztą powiem, może to nie wypada, ale nasze wesele się też odbyło w kurii. Być może, że jedyne wesele, które odbyło się w kurii metropolitalnej w Krakowie na Franciszkańskiej, czy w mieszkaniu księdza kanonika, kanclerza Mikołaja Kuczkowskiego i w piwnicach pod jego mieszkaniem, gdzieśmy tam rzeczywiście wyśpiewywali różne piosenki, takie jak potem i przedtem na kajakach. No ja nie wiem, czy był człowiek, który myślał w ogóle, że może być zamach na papieża, bo to chyba przekraczało jakieś wyobrażenie nas o tym człowieku, o tym urzędzie, że może się znaleźć ktoś, kto będzie w niego czyhał na jego życie. Więc grzeszyłbym, gdybym powiedział, że ja się spodziewałem, że może być jakiś zamach na Ojca Świętego. Nie, nie. Tego się, myślę, że nikt nie spodziewał. A o życie ludzkie, no to każdy się boi, ale myśmy wiedzieli, że Ojciec Święty jest pod specjalnym, powiedziałbym, nadzorem i opieką. To tu stół, cały twój. Matka Boska go okryła płaszczem i tą kulę prowadziła, która po ludzku miała absolutnie prawo człowieka uśmiercić na miejscu, a ominęła. Ale po ludzku patrząc, będąc stale przejęty nauką Ojca Świętego, to w pewnym momencie człowiek mówi, że może jednak już Pan Bóg się ulituje i skróci te cierpienia Ojcu Świętemu. Pamiętam takie spotkanie na Turbaczu, gdzie Ojciec Święty, to znaczy jeszcze jako ksiądz Karol Wojtyła, odprawił mszę świętą do turystów, do tej grupy, z którą wędrował, przodem do wiernych, czyli wedle zaleceń Soboru II Watykańskiego. Tam na miejscu odtworzono fragment tej szopy, gdzie wtedy tą mszę świętą odprawił, a więc taka brama, drzwi. No i kardynał Stanisław Nagi
przejmująco mówił o cierpieniu Ojca Świętego. Mówi, to jest papież, który kieruje Kościołem z krzyża. To boli. No można powiedzieć, że najpierw kapłanem, bo miałem szczęście do księży i do nauczycieli. To jest też wielka rzecz w życiu. Bo już w okresie gimnazjalnym spotkałem księdza, prefekta, który powiedział, popatrzcie, co mam. To, co mam na sobie, powiedział nam o obowiązkach. Kapelana szpitalnego, prefekta, wikarego w parafii, gdzie na motocyklu, na furmance w tych 50-tych latach dojeżdżał do chorych i pełnił posługi kapłańskie. I potem staje właśnie taki wielki kapłan jak Karol Wojtyła. A więc był kapłanem, był ojcem, był mistrzem. Mistrzem życia. Sztuki życia. A to najważniejsze. Tak, kapłan, ojciec i mistrz.